witam was w kolejnym z odcinków. Kolejny sprzęt. Kolejny dzień. Otwieramy tego tranzyta. Błoto, jak nie wiem, co mi się tutaj narobiło na podwórku. Patrzcie, co to jest. Patrzcie, kurde, co za sprzęt. Kurczę, ogar 207. Jak widzicie, w nie najgorszym stanie, niezbyt zardzewiały. Nie wiem, czy to było malowane, czy jeszcze nie oryginalne są malunki. Stary dziadek oddał go na złom. Udało się odratować sprzęta. Cóż, no jest, zatarty jest. Zablokowane. No. Jakie mam plany do tego sprzęta? Na razie żadne. Od razu uprzedzę waszą odpowiedź, nawet wasze pytanie. Nie jest to sprzęt na sprzedaż. Kupiłem, nie leży u mnie. Nie dałem duże pieniądze za niego. A co do odrestaurowywania, no nie jestem za dobry z tego, jeszcze nigdy tam się coś takiego nie bawiłem. Trochę się, no można powiedzieć, że no bawiłem się przy Kawasaki, ale specjalistą od tego nie jestem. Kawasaki troszeczkę zarąbałem sprawę, bo zachciało mi się rzeką pływać, no i utopiłem go i teraz wymaga znowu remontu przez moją głupotę. Cóż, na razie no ogarek sobie poleży. A co będzie dalej z nim, będę musiał przemyśleć. Prawdopodobnie go zrobię na razie, żeby to jeździło, żeby sobie pojeździć na odcinkach ogarkiem. Może motrynkę jeszcze przypalę. Nawet nie pamiętam, jak ten silnik w środku wyglądał. Dwójka, no. Będę sobie w pole jeździł ewentualnie nim. Tak na spokojnie pojeździć i sprawdzić, jak tam co rośnie. No. Ale to w przyszłości. Tak samo tutaj jest z tyłu skuter. Skuter jest z tyłu, zaraz to, te sprzęty wyładujemy. Skuter jest do tego projekciku, co wam już nieraz mówiłem. Czyli stunt skutera. Nie jest to najlepszy wybór, no jest to 4 osób, zaraz zobaczycie. Będę wszystko gadał. Biorę statyw i wyładowujemy! Jeszcze muszę je rozładować. Dobra, jak widzicie, skuterek no jest taki miarę. No cóż więcej mogę o nim powiedzieć. No Chińczyk jak to Chińczyk. Silnik nie wiem, czy będzie palący. Trochę to nieobiecujące jest ten cały olej, co tu jest. Na ramię. Może być coś nie tak z nim, skoro jest pełno oleju. Ale mam w robocie jeszcze jeden silnik i prawdopodobnie tamten tutaj wleci. Tamten silnik tutaj wleci, a ten silniczek pójdzie na złom. Taki mam właśnie plan. On chyba nie będzie palący, tak szczerze powiem, a szkoda, szkoda się bawić o jakieś remonty. Cóż, wybrałem tego skutera tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ ma hamulce tarczowe z tyłu. Bardziej by mi pasował taki skuterek na mniejszych kołach. Fajnie by to wyglądało, to co zamierzam zrobić. Byłoby to, według mnie, lepiej to wyglądało wszystko. No ale cóż, będziemy kombinować ewentualnie na tym z tym projekcikiem. Pokrótce, co zamierzam chyba zrobić, mogę wam powiedzieć od razu. Cóż więcej powiedzieć mogę. Skuter zostanie skrócony. To koło zostanie przybliżone jak najdalej, jak najbliżej się da. Nie znowu zaraz przy silniku, ale będzie jak najbliżej, tak żeby wygodnie się dało na tym jeździć.
siedzenie pójdzie jak najbardziej do tyłu, prawie że na końcu z tylnym kołem, żeby siedzieć. Kierownica zostanie obniżona. Oczywiście jak zostanie to wszystko przybliżone, siedzenie i siedzisko też pójdzie niżej, że praktycznie będzie to siedzenie leżeć tutaj na tej ramie. Zobaczymy, czy wykorzystam tą ramę, co teraz jest, tak jak teraz jest rama, czy nie przerzeźbię ją troszeczkę. Na pewno będzie cięcie tutaj, w tym miejscu na pewno będzie cięcie. Zobaczymy, jeszcze muszę dobrze przemyśleć to. No silnik oczywiście trzeba będzie przeremontować, żeby to jeździło, jakąś 80 albo jakąś inną większą pojemność niż 50 będzie wsadzona do środka i tyle. No i mam nadzieję, że to będzie jako tako latać na kole. Z tyłu ewentualnie się zrobi jeszcze tutaj z tych rurek, wysuwany taki dystans, jakby to można powiedzieć. Z tych rurek po prostu będzie takie wysuwane dziadostwo, ogranicznik do nauki na kole jazdy, o tak wam może, można to powiedzieć. Po prostu, że jak polecę do ładnego piona, żeby mnie nie przerzuciło. Mi się wydaje, że to jest niegłupi pomysł, też dlatego też to ramo zostało wybrane. Jeszcze muszę tylko jakieś rurki dopasować do tego. Będą takie rurki wysuwane z tego po prostu, że jak nie będzie, jak się nauczymy już jeździć na kole, że można sobie to tutaj wsunąć do środka, a jak będziemy chcieć latać na kole, to po prostu się wysuwa, blokuje, będzie się wysuwało, będzie się blokowało, no i tyle, no. Tylko będę musiał ustalić wszystko tutaj, jeszcze to przemyślę, ale myślę, że to nie będzie głupi pomysł. Jak to będzie, co... Suma summarum wyglądało na samym końcu, jak ja to zrobię, sam tego nie wiem. Mam nadzieję, że to będzie wyglądało coś ala typu motorynka. Takie króciutkie, malutkie, żeby coś było. I lekkie, to najważniejsze, żeby wywalić jak najwięcej tej złomu, powycinać i pozastępowywać te rurki takie grubsze, wszystkie powywalać stąd i zastąpić je jakimiś cieńszymi, żeby jak najlżejsze było to ramo i jak największy stosunek mocy do masy tego skuterka. Taki mam plan. Mam nadzieję, że bardzo dobry plan. I cóż, i też przód się troszeczkę podniesie bardziej do góry, żeby miał łatwiej wyrywać na koło. Nie tak jak teraz, tylko będzie troszeczkę bardziej tak już podniesiony. Tak. No i gaźnik oczywiście też wyleci, standardowy, bo to jest dziadostwo i wpadnie tutaj jakiś wielki gaźnik, większy, zwykły, nie jakiś podciśnieniowy, tylko zwykły gaźnik. Zrobi się oczywiście porting kanałów, tylko ala typu Pan MRF, a nie jakieś tam podszlifowywanie. I myślę, że no korba tak szybko bokiem nie wyleci. Zobaczymy, jak będzie to jeździć, polatam sobie na kole. To będzie taki bardziej motorek, skuterek testowy. Polatam sobie na kole z braciakiem i z resztą ekipy. Zobaczymy, jak to będzie szło mi. No i ewentualnie zrobię sobie docelowy projekt, taki jak miałem zamiar zrobić, czyli na dziesiątkach, tylko jak dorwę jakiegoś kolibra, to wtedy ewentualnie, bo tutaj są duże koła, to są dwunastki chyba. Dwunastki koła, chciałem na dziesiątkę, żeby to były takie małe kółeczka i taki malutki skuterek, żeby był. Bo na tych kołach to tego się znowu takiego małego nie da zrobić. I właśnie miałem zamiar zrobić taki jak najmniejszy, żeby było to tak śmiesznie wyglądało. I taki, żeby dało się to pojeździć też. Cóż, teraz pewnie wszyscy z niecierpliwością wyczekują, co ja tu powiem o tym ogarku. No ogarek jest zatarty, no nie ukrywajmy, pokazywałem wam. Jest zatarty, wychodzi na to, że jest zatarty na wale albo na tłoku. No i cóż, no, pełno wycieków. W baku rdza pewnie, zaraz nie sprawdzałem jeszcze, no w baku jest rdza. Trzeba będzie to w betoniarce jakoś obrobić. No, kapcie standardowo. Może by napompował. Może jakie powietrze będzie. Kurde, nie wiem, nie sprawdzałem nawet, tak szczerze wam powiem. A są jakieś wentyle? Wentyle jest. A tu jest urwany z tej strony. Z tej strony jest wentyl urwany, nawet nie pompuje.
Z tyłu może będę chodził nawet na pompową. No cóż, no, na razie sobie ogarek postoi. Może kiedyś zbiorę jakieś fundusze, no to spróbujemy to jakoś zrobić, żeby to jeździło. No jest w miarę kompletny, wam powiem, no praktycznie wszystko jest przy nim, nawet lusterko bez szkła. Jest praktycznie kompletny. Instalacja nie widzę, że była jakaś pocięta. No, fajny ogarek. Pamiętam, jak kurde na tym bagażniku lesie jeździło. Jasny pieron, kurczę, ale za młodych lat. Dobra, będzie chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Tego skutera raczej nie będę próbował chyba palić. O, nie wiem, czy to w ogóle kompresja jakaś jest. O! 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 Kompresja jakaś jest. Może był odpalił. Chociaż tak, wydech jest ugnity. Nie wiem, czy to będzie widać. Ugnity jest wydech. Paliwo jakieś w środku jest, widzę. Stare, ale jest. Dużo paliwa jest. Tutaj, kurde, uwalił mi ziomeczek, który mi tam pomagał skurować z plastików. Upierdzielił mi tu linkę i jak ja teraz to dziadostwo wywalę. Dobra, jak mi się zachce, to postaram się jak najszybciej ten projekt zrobić, ale to wszystko też zależy od was. Od łapkowania, subskrybowania, jak jesteś nowy, dajecie mi tą motywację do robienia tych odcinków, bo tak to naprawdę no, nie mam jakoś siły, chęci majstrować wtedy przy tych pizikach, skuterkach i przy tym wszystkim. No, trochę się ogarnię tutaj części, mam części pod ostatkiem do tego, do Chińczyków też, dlatego jest wybrany Chińczyk, a nie jakiś markowy, bo części jest pod ostatkiem. Wiem, że się to będzie psuło, ale mam nadzieję, że coś się uda z tego ulepić. Dobra, ja kończę, bo zanudzam ten odcinek. No, będziecie chcieli, piszcie w komentarzu, będziemy robić odcineczki. Jeśli macie jakieś fajne inne pomysły a propos tego stun skutera, co byście chcieli tutaj wprowadzić jeszcze innego, to piszcie też w komentarzu. Na pewno to rozważę i może wprowadzę przy tym skuterze wasze pomysły. Więc na razie, do usłyszenia, do następnego odcinka. Na razie, trzymajcie się, hej! 3, 2,